Cześć wszystkim, z tej strony Jakub Kodyński. Witam was bardzo serdecznie ze studia Radia 17. W ostatniej rozmowie dowiedzieliśmy się, czym jest konkretnie fundacja Kraków Miastem startupów, a teraz czas na przybliżenie wam mniej więcej tych konkretnych startupów, a także ludzi, którzy za tymi startupami oczywiście stoją. Jest dzisiaj ze mną gość, możesz się przedstawić. Cześć, jestem Mikołaj. I Mikołaj jest założycielem jakiego startupu? Jestem założycielem startupu Musicly. I cóż to jest za startup? Nazwa brzmi dość dźwięcznie muzycznie. Tak, tak jest. My w Musicly łączymy muzyków ze studiami nagrań. Tak po prostu? Takie proste? Taka była potrzeba. Skąd się ta potrzeba w ogóle wzięła? Czy, czy to od Twoich znajomych, czy to faktycznie jedna z Twoich potrzeb, na które napotkałeś na swojej drodze? Mhm. To jest jeden z elementów, który planujemy robić, ale. Tak, potrzeba jest prosta, jakby sam case jest bardzo prosty i wychodzi z naszego doświadczenia. Ja jestem muzykiem również. Jakub Modrzecki, z którym pracuję, ma szkołę muzyczną tutaj w Krakowie, prywatną, nazywa się Huta Metalu, jeśli pozwolę sobie na, na reklamę jego taką drobną. Bardzo chwytliwa nazwa. Tak, więc... od razu wiadomo, czym się zajmują. Dokładnie. Ale mają około 100 uczniów już i Kuba od... Ośmiu lat już w sumie robił to, co robimy, staramy się robić teraz za pomocą portalu internetowego, za pomocą technologicznego startupu, czyli pomaganie muzykom znaleźć studio nagrania. A kiedy wpadłeś na pomysł tego startupu? Czy to, był, czy to było coś, co budowało się u ciebie przez dłuższy czas? Czy to był jeden taki jakiś bling, że tak, zrobię to? Mhm. Właśnie to było z pomocą Kuby, który nakierował mnie na to, że, że on w sumie właśnie. Jakby pomaga dziesiątkom uczniów e, adeptów muzycznych, młodych, e, znaleźć odpowiednie studio nagrań. No i mm, ja byłem jednym z tych właśnie uczniów początkowo. E, także jakby zmagałem się z tym problemem od, od dawna, a dopiero w tym roku tak naprawdę i, i końcem ostatniego roku e, zdecydowałem, żeby spróbować rozwiązać go na większą skalę. A skąd pomysł, żeby faktycznie. Czy ktoś ci podsunął pomysł, że, że może faktycznie lepiej dobrze jest założyć startup, czy to był Twój pomysł, to wyszło od ciebie? Mm -hmm. No i to jest właśnie to, że mm, ja co prawda siedzę w muzyce, jestem muzykiem, ale hobbystycznym. Mm, gram w takich paru garażowych zespołach, można powiedzieć, ale nie jestem w pełni profesjonalnym muzykiem. To, czym rzeczywiście głównie fascynuję się i zajmuję się, to są startupy. Od, od paru lat już próbowałem mm, rozkręcić inne biznesy tego typu. Startupy technologiczne. Nie zakończyły się one sukcesem. Natomiast właśnie to był moment. Zauważyłem, że to jest moment, gdzie mogę połączyć i moją hobbystyczną, co prawda, ale wiedzę muzyczną i rynku, znajomość rynku muzycznego, kontakty mojego bliskiego znajomego oraz tą chęć tworzenia biznesu, zakładania startupu. No, myślę, że na pewno te poprzednie próby dały ci jakiegoś takiego kopa w doświadczeniu i pomogły w tym, i dlatego. Nie bez powodu jesteśmy teraz tutaj razem, a powiedz mi, jaką rolę w tym rozwoju, sukcesie tego startupu właśnie odegrał Kraków miastem startupów? To Kraków miastem startupów jakby pojawił się, aby pomóc nam w akceleracji, w rozwoju, w przyspieszeniu rozwoju naszego, naszego startupu. Udało nam się dostać do programów akceleracyjnych właśnie Fundacji Kraków Miastem Startupów. Jedną z nich jest, jest obecnie Kids, to jest właśnie program akceleracyjny, którego jesteśmy członkiem. Trwa on pół roku, mamy w trakcie trwania tego programu mentora, z którym mamy regularne spotkania i prowadzi nas przez, przez wiele problemów, które pojawiają się po drodze. Na pewno się ich pojawia dużo. Jak mnie mam. Mm. To teraz trochę bardziej y, konkrety, mianowicie ty jesteś założycielem, ale jak duży jest w tym momencie wasz zespół, twój zespół? Czy jest jakiś zespół, czy dalej budujesz to sam? Tak. Jest nas, są nas cztery osoby. Pracujemy w cztery osoby. Ja działam jako founder i, i próbuję połączyć to wszystko razem i prowadzić zespół do danej wizji. Światło w tunelu. Hmm, tak, tak, tak. Yy, ale, ale jakby nie, nie jestem specjalistą w, w dziedzinach, w których potrzebuję pomocy specjalistów. Jedną z osób, która z nami pracuje, jest Jakub Mądrzecki, o którym już wspomniałem. Yy, on będzie działał jako sprzedawca czy też kontakt z klientem biznesowym. To tak ładnie powiedziane, ale chodzi po prostu o kontakt ze studiami nagrań. On zna ten rynek, zna ludzi na tym, w tym rynku i on pomaga mi właśnie z tą częścią sprzedażową. No to jest nasz już dwójka. Jeśli chodzi o trzecią osobę, no to jest, jest Patrycja, która zajmuje się marketingiem i copywritingiem oraz wszystkimi mediami społecznościowymi, czyli czymś, z czym zawsze ja miałem problemy. I, i... No to jest bardzo rozbudowane w tych czasach zagadnienie, więc dobrze mieć specjalistę. W tej dziedzinie, tak mi wydaje. Tak, tak, absolutnie. Ja prywatnie też jestem programistą, ale nie programuję w, w tym biznesie, tylko staram się nadzorować nad tym, jakby określać rzeczywiście ten cel i, i analizować te potrzeby biznesowe i przekładać to najwyżej na specyfikację techniczną, jaką potrzebujemy. Jest z nami właśnie w zespole jeszcze Ania, która programuje, która właśnie robi development. Strony internetowej. Okej, okay, brzmi, jak solidny zespół na początek, wszystkie te filary, które powinny się tam znaleźć, myślę, że się tam znajdują. Jest to, mam nadzieję, że będzie to, czy jest to przepis na sukces. Teraz ważna sprawa, czyli pieniądze. W jaki sposób wasz startup te pieniądze będzie zdobywał? W jaki sposób musically. Yy, jaki jest plan, żeby na siebie zarabiało? Mhm. No to znowu, jakby ja staram się znajdować jak najprostsze rozwiązania. No i wydaje mi się, że najprostszym rozwiązaniem tutaj jest prowizja. To jest właśnie plan, który mamy na wdrożenie prowizji od każdej zarezerwowanej sesji nagrań przez nasz portal. Czyli tak jak mówiłem, my łączymy muzyków ze studiem nagrań, czyli pozwalamy muzykowi zarezerwować sesję czy też jakąś usługę w studiu. No i będziemy brać prowizję od, od takiej sesji. Czyli aplikacja raczej nie będzie miała reklam czy tego typu rzeczy. Mhm, jednak prowizja. Tak. Okej, okay, to jeszcze, jeszcze jedno pytanie, które myślę, że jest istotnym aspektem, szczególnie na początku. Mm -hmm. Jeśli miałbyś przekonać inwestorów, żeby zainwestowali w Was pieniądze, to co byś powiedział? Czemu powinni to zrobić? Mm -hmm. Przede wszystkim to właśnie, nie jest już mój pierwszy startup. Mniej więcej, co prawda, jestem jeszcze bardzo młody, ale już jakby zobaczyłem, z czym to się je. I na czym to polega? Na swoich doświadczeniach staram się racjonalnie podchodzić do, 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 do też wydawania pieniędzy w biznesie oraz inwestuję też własne środki w biznes. Myślę, że to są takie kluczowe elementy. Plus, wspania, świetny zespół, w którym, w którym współpracujemy, uzupełniając swoje kompetencje. Myślę, że to są takie trzy główne argumenty, które bym, bym powiedział inwestorom. Moim zdaniem, bardzo solidnie, tak jak powinno być i mam nadzieję, że to jeszcze. Może zachęci jakichś inwestorów. To teraz już tak trochę luźniej, czy masz jakąś szaloną, zabawną historię z tego procesu tworzenia tego startupu? Czy coś się przytrafiło, śmiesznego, ciekawego, co ci wpadło w, my, w pamięć może? Mhm. Wiesz, co dzieje się bardzo dużo i cały czas się dzieje. Ciężko mi teraz przywołać jakąś konkretną historię. Ale mam nadzieję, że się dobrze dzieje. Właśnie jeśli chodzi o, o biznes. To jest różnie. Raz jest tak, raz jest tak. Jakby każdego dnia mam wrażenie, że przechodzę przez, e, przez cały wachlarz emocji, jeśli chodzi o, e, o Musical.ly. E, ale jeśli chodzi o taką historię, właśnie bardzo motywującą, być może mnie bardzo zmotywowało to, że udało mi się kiedyś w, wbić na e, imprezę dla inwestorów, właśnie dla aniołów biznesu. Trochę nieproszony, ale. <laughs> ale się udało. Ale udało mi się tam dostać, tak. No, i rozmawiałem z tymi aniołami biznesu, ogólnie mówiłem o swoim pomyśle. Nie szukałem tak typowo inwestora, żeby w tym miejscu właśnie znaleźć, koniecznie inwestora dla, dla Musical.ly, tylko chciałem ogólnie poznać ten rynek. I, no I jeden z tych inwestorów jakby powiedział coś, co totalnie zmieniło moje myślenie. Jakby jedno zdanie, wystarczy, że jedno zdanie powiedział, które sprawiło, że totalnie przestawiłem myślenie trochę w inną stronę widząc nowe możliwości biznesowe, że tak powiem. Być może nie będę tego rozwijał bardziej, ale... Mm, ale to jest taki przykład czegoś, co jakby totalnie w randomowym miejscu się znalazłem i dowiedziałem się czegoś przełomowego. O, no to, to nic, tylko życzyć jeszcze wielu takich momentów, czy to tobie, czy innym założycielom, no bo myślę, że, że takie momenty są bardzo przydatne, jeśli się ktoś faktycznie się do czegoś dąży, chce się czegoś mm -hmm. dowiedzieć. To jeszcze na koniec takie totalnie luźne pytanie. Jakbyś dzisiaj sprzedał swój startup, zarobił milion, dziesięć milionów, przelałoby się to na twoje konto, to co byś zrobił z tymi pieniędzmi? Zainwestowałbym chyba w muzykę. Hmm. Czysto jakby wrzuciłbym te pieniądze rzeczywiście w wytwórnie, e, płyt e, w wydawnictwo albo właśnie w studio muzyczne. E, są to dość ryzykowne biznesy, a. A mając większy kapitał, myślę, że poszedłbym w pełni właśnie w muzykę. To jest chyba taki mój też cel długofalowy. No to myślę, że po tej odpowiedzi no, inwestorów na pewno zachęciłeś, bo, bo jest to bardzo rozsądne, przyszłościowe. No i myślę, że nie powiem, że takiej odpowiedzi ktokolwiek się spodziewał, aczkolwiek myślę, że jest to na pewno odpowiedzialny krok w przód. Dziękuję ci, Mikołaj, jeszcze raz za rozmowę. Dziękuję wam wszystkim Dzięki. za uwagę. No i do usłyszenia, widzimy się w następnych wywiadach.